obchody patriotyczne zorganizowane w 80. rocznicę odbicia z rąk Niemców więźniów z budynku grójeckiego Caritasu miały w tym roku bardzo uroczystą oprawę. Podczas mszy odprawionej w kościele św. Mikołaja zgromadzeni wierni wysłuchali znakomitego kazania wygłoszonego przez księdza Mariusza Słowika oraz obejrzeli przedstawienie przygotowane przez młodzież z zespołu szkół w Grójcu. Po mszy kolumna marszowa przeprowadzona przez Orkiestrę Wojsk Obrony Terytorialnej w uroczystym pochodzie przeszła na ulicę Mogielnicką, gdzie znajduje się pamiątkowa tablica poświęcona żołnierzom Armii Krajowej. W czasie uroczystych wystąpień głos zabrali m.in. Leszek Przybytniak, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Mirosław Maliszewski, poseł na Sejm. Starosta powiatu Krzysztof Ambroziak wręczył specjalne nagrody laureatom konkursu Żołnierze Armii Krajowej Obwodu Głuszec-Grójec to nasi sąsiedzi. Po części oficjalnej przyszedł czas na ceremoniał wojskowy. Odczytano apel pamięci, oddano salwę honorową, a następnie przybyłe delegacje złożyły kwiaty pod pamiątkową tablicą poświęconą poległym bohaterom. Organizatorami tegorocznych obchodów byli Krzysztof Ambroziak, starosta powiatu, Janusz Karbowiak, przewodniczący Rady Powiatu, pułkownik Andrzej Kozera, dowódca Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej, Andrzej Kosatka, dyrektor Zespołu Szkół w Grójcu oraz Zbigniew Stefaniak, proboszcz parafii św. Mikołaja.